Sponsorem jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dowozem do domu. Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Zapraszam na najnowszy serwis w obiektywie. W środę zespół placówek imienia Jana Pawła II w Lubaczowie obchodził dziesięciolecie nadania mu imienia papieża Polaka. Mszę świętą z tej okazji w lubaczowskiej konkatedrze odprawił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który osobiście znał papieża Polaka i towarzyszył mu przez długi czas. A dzisiaj, kiedy jestem wśród Was, kiedy przeżywamy święto naszego ośrodka, to chcę ponowić papieskie zaproszenie, jakie przekazał wszechlatny papież i zaprosić, abyście podjęli zachętę świętego Jana Pawła II do bycia dobrym i uczciwym w myśli, mowie i postępowaniu. Jak to zrobić? Jak być dobrym człowiekiem? Jan Paweł II dał nam tego przykład. Jemu udało się zostać świętym. Pomogła mu w tym jego mama, która szybko jednak umarła, ale nauczyła go podstaw wiary, kultury. Pomógł mu w tym jego brat, który również szybko umarł, ale wielkie przykłady poświęcenia dla innych zawsze pomógł. Dał mu wzór postępowania. Potem pomagali mu koledzy ze szkoły, seminarium, nauczyciele, profesorowie. Mądrość zdobyta przez dobre nauczanie, uczenie się, powołanie kapłańskie. W końcu wybór na papieża, zamach na jego życie i przebaczenie temu, który strzelał do niego. Spotkanie z wieloma milionami ludzi, cierpienie i choroby. To takie zwykłe ludzkie rzeczy, ale przyjęte i wykonane z miłości do Boga i ludzi. Po mszy świętej wszyscy zebrani przeszli do placówki, gdzie zgromadzili się przy obelisku świętego Jana Pawła II, który znajduje się na placu szkoły. Tutaj po powitaniu gości, w asyście zebranych na uroczystości pocztów sztandarowych, złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem i odśpiewano hymn rodziny szkół imienia Jana Pawła II. Po raz dziesiąty obchodzimy rocznicę nadania imienia zespołowi Jana Pawła II, dziś świętego Jana Pawła II. Co roku uroczystości poświęcone patronowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez naszego zespołu. Ten rok jest wyjątkowy, gdyż jutro mija 10. rocznica nadania zespołowi imienia świętego Jana Pawła II i przekazania sztandaru zespołowi. Szczególnie z tego miejsca chciałbym podziękować arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, bez którego by pewnie tego wszystkiego nie było. Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół tej postaci buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. W czasach, kiedy notujemy upadek autorytetów, wybór patrona to trudne zadanie. Nasza szkoła dokonała tego wyboru przed 10 laty. Z perspektywy 10 lat stwierdzam, że wybór był trafny i bardzo głęboko przemyślany.
a cała społeczność szkolna jest dumna ze swojego patrona. Myślę, że ten patron i tej młodzieży, która dzisiaj przyjęła bierzmowanie, i wszystkim tym, którzy w szkole są, daje dobre wzorce do naśladowania we wszystkich aspektach. Bo ci młodzi, którzy lubią sport, to też znajdą wątek, że był sportowcem. Ci, co lubią poezję, powiedzą, że i teatr, to powiedzą, że również Jan Paweł II takie zdolności miał. Ci, co również w innych powinnościach chcą być najlepsi, to też przypominał tu dzisiaj ksiądz arcybiskup, jak to było, żeby być wytrwałym, pomagać innym, prowadzić zajęcia, uczyć, wspierać, pomagać. Ta zasada pomocniczości jest jedną z największych zalet, jaką może człowiek człowiekowi dać, a zwłaszcza młody człowiek, który jeden drugiemu powinien pomagać. Dlatego w tej placówce pomagajcie sobie, wspierajcie się i być może, że większość z was będzie wielkimi ludźmi. Tego bym wam życzył. Następnie wszyscy zaproszeni goście, a także dyrekcja, nauczyciele i cała społeczność placówki przeszli do udekorowanej na tę okoliczność sali gimnastycznej na okolicznościową akademię. Ukocham się, połamam, 4 grosze kosztowałam, aby wszyscy bez. Podziwia się tylko naszego Karola, broni jak słynny Martina. Taki aktywny i wysportowany. Ale czy widział go ktoś, by kiedykolwiek dał rubrykę? Nie, nigdy. Wydaje się doskonały. Jest najlepszym uczniem w klasie, lecz tylko mnie pozwala ściągać od siebie. Jest chyba święty. Codziennie rano przed szkołą biegnie do kościoła i modli się. Przestrzega też, jak mało kto, pierwszych piątków. Słyszałem, kiedy stanął w ubraniu naszego kolegi, Żyda Jurka Klugera, który wszedł do kościoła. Wszyscy patrzyli na niego z wyrzutem, a on zapytał, czyż nie jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi? Dobrze mieć takiego kolegę. Jest 16 października 1978 roku, godzina 18:18 na placu świętego Piotra w Rzymie. Zgromadzony tłum niecierpliwie oczekuje nowego papieża. Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Pan starosta na początku nawiązał do uczestnictwa w Watykanie, do bycia w Watykanie, do uczestnictwa moich święcenia. I cieszę się, że to odbyło się 10 lat temu, czyli mamy wspólny jubileusz. I będę tym bardziej pamiętał o waszej szkole, o nadaniu tego imienia waszego patrona i na pamiątkę naszej mojej ciebie obecności do waszej Izby Pamięci. Z pewnością chciałbym jeszcze dołączyć taki jeden eksponat, medal z pontyfikatu Jana Pawła II. Szkoła podstawowa nr 1 jako jedna z 15 szkół bierze udział w tegorocznej odsłonie projektu Europejski Uniwersytet Latający. Dzięki temu uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat praktycznych aspektów członkostwa w Unii Europejskiej. Europejski Uniwersytet Latający 2017 to czwarta edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Realizowana jest ona przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. W poprzednich trzech edycjach w akcji uczestniczyło 47 szkół. W tym roku do ich grona dołączyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie. Zajęcia w ramach Uniwersytetu odbyły się tam w środę 17 maja.
Organizatorzy poprzez praktyczne lekcje europejskie chcą pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich życia codziennego, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Tegoroczna tematyka Europejskiego Uniwersytetu Latającego to cztery tematy: wspólny rynek, czyli nauka i praca w Unii, prawa podstawowe w Unii Europejskiej, przyszłość Unii, a także Unia i świat. To, co nas, Polaków, łączy, jest większe od tego, co nas dzieli. Z takiego założenia wychodzą organizatorzy debat lokalnych, które odbyły się w ramach Tygodnia Bibliotek w ponad 50 placówkach w całej Polsce, w tym także w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie. Debata była częścią projektu Rozwijamy Skrzydła Polski Lokalnej, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności, które od zawsze stanowią jedną z najbliższych człowiekowi przestrzeni społecznych. To właśnie w nich zachodzą procesy, które decydują o jakości naszego życia. Do działania na rzecz dobra wspólnego potrzebne jest jedno – poczucie bycia wspólnotą. Dlatego w ramach projektu organizatorzy zadają lokalnym liderom pytanie o to, jak tę wspólnotę budować i co robić, by wzmacniać więzi między mieszkańcami. Do udziału w projekcie zaproszono m.in. Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. Organizatorzy na miejsce debat wybierali biblioteki, ponieważ są one nie tylko lokalnym centrum dostępu do informacji i wiedzy, ale także przestrzenią spotkań. Na debatę w Lubaczowie zgłosili się przedstawiciele samorządu, reprezentanci lokalnych instytucji i organizacji, a także mieszkańcy. Podczas spotkania, które miało formę warsztatu, starali się odpowiedzieć na pytanie, co nas łączy jako wspólnotę i co możemy zrobić, by wzmacniać to, co nas łączy. Uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że więzi lokalne wzmacniają ludzie, ich wspólne interesy i cele oraz chęć ich realizacji dla lepszej przyszłości. Ja myślę, że dzisiejszy dzień był świetnym początkiem do tego, żeby wzmacniać współpracę. Że znaleźliście partnerów, ludzi podobnie myślących i jeżeli będzie jakiś pomysł albo potrzeba, to wiecie, do kogo pójść na początku, żeby potem rozszerzać. Efekty i wnioski z dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na Kongresie Obywatelskim w listopadzie tego roku w Warszawie. Komenda Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie wraz z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie zaprosiły w środę 17 maja na chówcowy festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej Spotkanie z druhną nutką. Rozśpiewane gromady zuchowe i harcerskie spotkały się tym razem w Lisich Jamach. W konkursie wzięły udział zespoły z gromad zuchowych i drużyn harcerskich z terenu powiatu lubaczowskiego. Festiwal miał m.in. przybliżyć piosenki związane ze zdobywanymi przez gromadę zuchową sprawnościami zespołowymi, pieśni i piosenki harcerskie, opisujące jak harcerze wypełniają swoje ideały, służbę, braterstwo, pracę nad sobą i przyjaźń. Miał także promować dorobek kulturalny gromad i drużyn oraz tworzyć warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz wzmocnić wspólnotę chówca. Organizatorami byli zespół szkolno-przedszkolny w Lisich Jamach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie. Gromady zuchowe prezentowały dwa utwory, pląs i piosenkę opowiadającą o zdobywanej sprawności zespołowej, a drużyny harcerskie, starszo-harcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe dwie piosenki, w tym jedną o przyjaźni. Jury oceniało dobór repertuaru, wrażenia artystyczne, emisję i intonację oraz umundurowanie. Tak w kategorii zuchów zwyciężyła czwarta gromada Leśne Ludki z Nowego Lublińca, w kategorii harcerze dziewiąta drużyna Straży Granicznej z Krowicy Samej, w kategorii harcerze starsi 21 drużyna starsza harcerska imienia Aleksandra Kamińskiego z Baszni Dolnej, a spośród drużyn wielopoziomowych najlepsza okazała się 25 drużyna wielopoziomowa z Łukawca. Wymienione drużyny będą reprezentowały chówiec z Lubaczowa na kolejnym etapie konkursu.
We wtorek 16 maja Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach w ramach Tygodnia Bibliotek zaprosiła na spotkanie były i obecne pracownice biblioteki, a także czytelniczki i czytelników, którzy w ubiegłym roku wypożyczyli najwięcej książek. Na spotkanie został zaproszony m.in. burmistrz miasta i gminy Oleszyce Andrzej Gryniewicz, Wiesław Osuch, przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach, a także dyrektorzy przedszkoli i szkół. Spotkanie rozpoczęła Ewa Kaczmarczyk, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach, która powitała wszystkich gości. Głos zabrał także burmistrz miasta i gminy Oleszyce Andrzej Gryniewicz, który złożył życzenia oraz wręczył kwiaty i listy z życzeniami dla wszystkich pracowników i czytelników na ręce dyrektor biblioteki. W części artystycznej wystąpiło kółko muzyczno-wokalne działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach, prowadzone przez Piotra Batyckiego. Na scenie pokazali się także Helena Kowalczyk i Gabriel Gryniewicz, zespół taneczny Perełki, prowadzony przez Monikę Jezuit, klasa 6A ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach i grupa taneczna Czerwone Korale, prowadzona również przez Monikę Jezuit. Na zakończenie części artystycznej wystąpił zespół młodzieżowy J&S, prowadzony przez Piotra Batyckiego. W dniach od 19 do 21 maja na terenie powiatu lubaczowskiego wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, czyli pierwszy ogólnopolski festiwal questingu na ziemi lubaczowskiej. Celem imprezy jest promocja dziedzictwa lokalnego ziemi lubaczowskiej poprzez nową formę turystyki, jaką jest questing. Więcej m.in. na stronie gminy Lubaczów pod adresem www.lubaczow.com.pl. Questing to w ogóle taka forma turystyki, która wiąże się z pewnego rodzaju poszukiwaniem, odkrywaniem, wędrowaniem po ziemi według określonych szlaków, gdzie prowadzi turystę określona historyjka. Historyjka, która ma w sobie zawarte, troszeczkę zakamuflowane informacje historyczne, informacje przyrodnicze, informacje kulturowe o danym terenie. To jest element takiej formy turystyki, która w innych miejscach w Polsce się dość dobrze rozwija. I postanowiliśmy właśnie tutaj na terenie ziemi lubaczowskiej zrobić taki zestaw, cykl questów, które mogłyby właśnie we wszystkich gminach w sposób taki jednorodny, jednoznaczny stworzyć wspólną ofertę turystyczną dla całej ziemi lubaczowskiej. Cieszę się, że wszystkie gminy do tego projektu przystąpiły, wszystkie 8 gmin, i na terenie powiatu powstało właśnie 8 questów, na ten moment przypisanych do każdej z gmin pod bardzo ciekawymi nazwami, jak u nas w gminie to jest to quest w Kresowej Krainie, w Cieszanowie Dobrze Rokujące Miasto, przez CK pisane oczywiście, w Dzikowie Dzika Wyprawa, no i jeszcze kilka innych fajnych pomysłów, które nawet samą nazwą przyciągają do odwiedzenia konkretnych miejsc. Przyjadą do nas na tą konferencję znani podróżnicy. W festiwalu będzie uczestniczył m.in. pan Ryszard Pawłowski. To jest himalaista, który zdobył już ponad 8 tysięczników, czy nawet 10 ośmiotysięczników. Człowiek znany w Polsce i uzyskał nagrodę Kolosa w 2016 roku. I będzie bardzo świeża sprawa, taka bardzo promocyjna z początku tego roku. Odwiedzi nas pani Małgorzata Wojtaczka, zdobywczyni bieguna południowego, która na pieszo przeszła te 1200 km przez chyba 69 dni, ciągnąc za sobą właśnie te 100-kilogramowe sanie. Nagrody dla questowiczów zostaną wręczone w Choryńcu Zdroju 21 maja podczas części kończącej pierwszy ogólnopolski festiwal questingu, połączony w tym dniu z 12 wojewódzką majówką pszczelarską w Choryńcu Zdroju. W trakcie wydarzenia sprzedaż miodu i produktów pszczelarskich, kiermasz kulinarny i ogrodniczy oraz wyrobów twórców ludowych, a także atrakcje dla najmłodszych. W sobotę 20 maja od godziny 9 targowisko miejskie Mój Rynek w Lubaczowie będzie otwarte dla całych rodzin. Wszystko to za sprawą kiermaszu rodzinnego Wszystkie Dzieci Nasze Są. Podczas imprezy rodzice będą mogli sprzedać, kupić, zamienić lub oddać przedmioty, ubranka, buciki, zabawki, wózki, nosidełka, rowerki, foteliki czy inne akcesoria dziecięce. Podczas spotkania zajęcia dla dzieci poprowadzą animatorzy, a najmłodsi będą mogli też skorzystać z darmowych dmuchańców i malowania buziek.
a wszyscy uczestnicy będą mogli także wziąć udział w loterii fantowej. Cena losu to tylko 2 zł, a do wygrania sporo atrakcyjnych nagród, których sponsorami są sklep odzieżowy Cross, Wrangler, Lee, Studio Fryzjerskie 9, firma Universe, drogeria Sekret Urody, Gigant Sport, ośrodek szkolenia kierowców Omega z Oleszyc, apteka Medica, sklep Pióro i kwiaciarnia Magnolia. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Krzysztofa Komedy w Lubaczowie zaprasza na koncert muzyki rozrywkowej Powrót do przeszłości. W programie przeboje, głównie z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, wstęp bezpłatny. Początek o godzinie 18. W piątek 19 maja o godzinie 17.30 w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie rozpocznie się wernisaż malarstwa Anety Mazepy. Maluje świat po swojemu. Wystawa będzie czynna do 7 czerwca. Muzeum Kresów w Lubaczowie w najbliższą niedzielę 21 maja zaprasza na Europejską Noc Muzeów. W tym roku tematem przewodnim cyklu imprez jest kultura i sztuka kraju kwitnącej wiśni, zatytułowana Spotkanie z Japonią. Wstęp w tym dniu do muzeum jest bezpłatny. Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaczowie i Gmina Lubaczów zapraszają w sobotę, 20 maja, do Krowicy Lasowej na Gminne Święto Strażaka. Rozpocznie je msza święta w intencji strażaków w kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Krowicy Lasowej. Następnie przemarsz uczestników na plac przy remzie OSP w Krowicy Lasowej, tam powitanie, wręczenie odznaczeń i wyróżnień strażackich oraz piknik strażacki. To wszystkie wiadomości na dziś. Życzymy bardzo przyjemnego weekendu i do zobaczenia. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Universe, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.